Sound City w Kids przedstawia. Elżbieta Stępień. Opowieści małej gwiazdeczki. Sen, który nie przychodził. W pewnym domku, w pobliżu lasu, mieszkała ze swoją rodziną mała dziewczynka. Miała na imię Małgosia. Co wieczór zachwycała się pięknym niebem, na którym błyszczało mnóstwo gwiazd. Tego wieczoru również spoglądała ze swojego łóżka na mrugające za oknem gwiazdki. Czas jednak mijał, a ona nie mogła zasnąć. Nie pozwalała też odejść leżącej obok niej mamie. Mamusiu, boję się. Spokojnie. Mama z troską popatrzyła na córeczkę. Kochanie, spróbuj zasnąć. Poprosiła. Ale nie mogę. Wyznała córeczka. Popatrz w górę przez okno. Tam, na granatowym niebie, błyszczą gwiazdki. Pięknie to wygląda. Wiesz, one mieszkają w gwiezdnej krainie i czasami odwiedzają nas tutaj, na dole. Chyba będą musiały posypać cię kosmicznym pyłkiem usypiającym. To gwiazdki mają taki pyłek? Zdziwiła się Małgosia. Oczywiście, posypują nim te dzieci, które długo nie mogą zasnąć. I chyba już wiem, co tak szeleści, powiedziała mama. Opowiem ci teraz o gwiezdnej krainie, miejscu, gdzie spędzają wolny czas gwiazdeczki. A musisz wiedzieć, że są tam i takie w twoim wieku. Posłuchaj. Mama starała się zainteresować Małgosię swoją opowieścią. Dzisiaj gwiazdką zaczynała pomagać w roznoszeniu gwiezdnego pyłu mała gwiazdeczka. To miała być jej pierwsza wyprawa na Ziemię. Była więc bardzo niecierpliwa. Niestety nie poczekała na inne gwiazdki, te bardziej dorosłe, tylko popędziła mleczną drogą, ciągnąc za sobą wielki wóz gwiezdnego pyłu. I sypała tym pyłkiem, gdzie się tylko dało. Nie zaglądała przez okna w poszukiwaniu dzieci, które nie mogły zasnąć, lecz sypała na domy, drzewa, krzewy. To z tego powodu niektóre dzieci słyszały w nocy jakieś odgłosy. Niektórych się nawet bały. A to po prostu chrapały domy, sapały drzewa, ziewały krzewy, wyjaśniała mama. Gwiazdeczka, bardzo z siebie dumna, wróciła do gwiezdnej krainy i pochwaliła się tym, co zrobiła. Niestety, inne gwiazdki wcale nie były z tego zadowolone. O nie! Wytłumaczyły jej, że będzie musiała jeszcze raz iść z nimi i posypać domy i drzewa pyłkiem rozbudzającym. Nie gniewały się na nią. Była przecież jeszcze malutka. Ale poprosiły, aby na razie chodziła w ich towarzystwie. Powinna się przecież jeszcze tak dużo nauczyć. Gwiazdeczka musiała więc ponownie wybrać się na ziemię. Zobacz, błyszczy nad naszym domem. Mama wskazała na migoczący za oknem srebrzysty punkcik. Pewnie chce się z tobą zaprzyjaźnić. Jeżeli pozwolisz mi odejść, to może przyjdzie do ciebie i opowie o swoich podróżach, zaproponowała mama. Wiesz co, mamo? Ja już się chyba nie boję. Mogę zostać sama, zapewniła Małgosia i spojrzała z ciekawością na gwiazdy, które migotały za jej oknem.
Dobrze, skarbie. Mama ucałowała córeczkę i wyszła z pokoju. Po chwili stało się tak, jak przypuszczała mama. Przez uchylone okno wleciała mała gwiazdeczka. Zawirowała, błysnęła srebrzystym blaskiem i zatrzymała się obok dziewczynki. Witaj, Małgosiu! Przywitała się wesoło. Dziewczynka usiadła na łóżku i uśmiechnęła się radośnie. Witaj, gwiazdeczko! Powiedz mi, skąd znasz moje imię? A ty moje? Gwiazdeczka zapytała o to samo. Mamusia mi powiedziała, wyznała dziewczynka. Mnie też! Gwiazdeczka zaśmiała się cichutko i znów w pokoju rozbłysło wesołe światełko. One się przecież znają, więc pewnie opowiadają sobie o nas. Czy już wszystkie domy posypałaś pyłkiem rozbudzającym? Spytała Małgosia. O, Rety, ty też wiesz, co narobiłam. Ciekawe skąd. Zresztą wszystko się dobrze skończyło. Usłyszałaś o tym od swojej mamy? Pytała zaciekawiona gwiazdeczka. Tak, powiedziała dziewczynka. Oczywiście, pewnie znów rozmawiały, domyślił się srebrzysty gość. Możesz spać spokojnie, już nic dziś nie będzie chrapać. Bardzo śmiesznie wyglądały te śpiące domy, dodała po chwili. Jeden nawet zaczął kichać, bo był uczulony na gwiezdny pył. Małgosia uśmiechnęła się do gwiazdeczki. Wyobraziła sobie, jak śmiesznie to mogło wyglądać. To musiał być zabawny widok, powiedziała dziewczynka i roześmiała się. Po chwili jednak ziewnęła. Pomimo odwiedzin niezwykłego gościa, zachciało jej się spać. Może teraz już usnę, chociaż boję się jeszcze, że będzie powódź, wiesz, ten kran w kuchni, westchnęła. Nie bój się, mama tylko tak żartowała. To nie kran się zepsuł, tylko zlew zapchał. Kran jest zakręcony i nie będzie żadnej powodzi. Już wszystko jest naprawione. Tata się tym zajął, naprawdę, uspokajała gwiazdeczka. Uff, to mogę wreszcie zasnąć. I wcale nie musisz mnie posypywać pyłkiem. Przyjdziesz jutro? Zapytała jeszcze. Bardzo spodobała jej się nowa, niezwykła znajoma. Jednak ogarnęła ją senność i zmęczenie. Od kilku miesięcy chorowała i szybko się męczyła, dlatego nie miała już sił na dalsze rozmowy. Oczywiście, że przyjdę. Dobranoc, Małgosiu. Dobranoc, gwiazdeczko. Gwiazdeczka błysnęła, zamrugała i już po chwili znalazła się pośród reszty gwiazdek na niebie. A Małgosia spokojnie zasnęła. Pewnego razu w gwiezdnym przedszkolu. Małgosia długo chorowała. Była nawet przez wiele dni w szpitalu, a teraz, po powrocie do domu, musiała leżeć w łóżku, tak jak kazał pan doktor. Cieszyła się więc, że każdego wieczoru odwiedzała ją przyjaciółka z gwiezdnej krainy. Gwiazdeczka zawsze miała coś ciekawego do opowiedzenia. Tego wieczoru jednak długo się nie pojawiała. Małgosia bardzo się ucieszyła, kiedy wreszcie ją dostrzegła. Co się stało? Spytała. Przepraszam cię, ale musiałam dzisiaj zostać dłużej w gwiezdnym przedszkolu, wyjaśniła gwiazdeczka. To wszystko przez samo się i to nie ja, dodała. Jak to? Zdziwiła się Małgosia. Opowiem ci od początku,
powiedziała gwiazdeczka. Mojej opowieści dam tytuł Pewnego razu w gwiezdnym przedszkolu. Dzisiaj w przedszkolu był bardzo dziwny dzień. Bawiliśmy się w nasze ulubione zabawy, ale ciągle ktoś był niezadowolony. Potem przyszła pora posiłku i wszyscy poszliśmy umyć promyczki przed jedzeniem. Kiedy jednak wróciliśmy na salę, okazało się, że wokół leżą pomazane kartki. Zabawki są porozrzucane, a stoliczki krzywo stoją. Pani Gwiazdella była zaskoczona tak samo jak i my. A najbardziej przykro zrobiło się małej gwiazdolince, która była dyżurną i dbała, aby sala była pięknie posprzątana. Gdy pani Gwiazdella zapytała, kto to zrobił, usłyszała tylko: to nie ja. A nasz grupowy psotnik Gwiazdor zrobił się nagle matowy i wyszeptał: samo się. Pani powiedziała, że jeszcze z nami porozmawia. Tymczasem gwiazdolinka znów posprzątała zabawki, w czym jej pomogliśmy. Ale to jeszcze nie koniec. Wkrótce Gwiazdor i gwiazdolinek pokłócili się o to, który z nich ma piękniejsze promyczki. Wyobraź sobie, Małgosiu, że Gwiazdor tak popchnął gwiazdolinka, że tamten złamał sobie promyczek. I trzeba było go odwieźć do gwiezdnego szpitala. I znów nasza pani Gwiazdella miała bardzo smutną minę. A na dodatek Gwiazdor bardzo zuchwale powiedział: to nie ja, samo się. Pani była zaskoczona jego zachowaniem. Spytała, jak wyglądają te tajemnicze postacie, o których dzisiaj tyle słyszała, czyli samo się i to nie ja. Ale nikt nie umiał odpowiedzieć. Rozglądaliśmy się dookoła, a pani tłumaczyła, że czasem każdemu zdarza się zrobić coś złego, ale trzeba umieć się do tego przyznać i poprawić. Przypomniała nam też, jak należy zachowywać się w przedszkolu. Gwiazdor chyba zrozumiał, co pani ma na myśli, bo nagle zrobił się grzeczny jak aniołek. Przeprosił za swoje zachowanie i wyjaśnił, że coś go podkusiło, aby dzisiaj tyle napsocić. Teraz było mu przykro i bardzo się wstydził. Obiecał, że więcej się tak nie zachowa, a nawet pójdzie do gwiazdolinka, aby go przeprosić. Pani zaproponowała, abyśmy poszli wszyscy i sprawdzili, jak się czuje nasz kolega. Mała gwiazdeczka zakończyła swoją opowieść. Wiesz, Małgosiu, mam nadzieję, że Gwiazdor naprawdę zrozumiał, że źle postąpił. A czy w twoim przedszkolu też zdarzają się takie przypadki? Czasami tak, powiedziała Małgosia. Ale umiemy przeprosić i staramy się już nigdy więcej nie robić złych rzeczy. Muszę cię już pożegnać, oświadczyła gwiazdeczka i błysnęła srebrzyście. Dobranoc, jutro znów cię odwiedzę, dodała. Dobranoc, pożegnała ją Małgosia i wkrótce zasnęła. Przyjaciele, opowiedz mi, co dziś widziałaś? Poprosiła Małgosia pewnego wieczoru. Dobrze, ale ta historia zaczęła się już dawno temu w zaczarowanym lesie. Gdzie? W zaczarowanym lesie, na ulicy Jagodowej. Mieszkały tam sobie krasnoludki. Nie żartuj, krasnoludki? Naprawdę? Zdziwiła się dziewczynka. A tak, krasnoludki. Gwiazdeczka przysiadła na brzegu łóżka i rozpoczęła nową opowieść. Wesoła to była gromadka. Razem chodziły do szkoły, razem psociły.
wyczyniały figle i harce. Jeden z nich był bardzo niezdarny. Nazywał się Marzyciel. Często spacerował po lesie, podziwiając latające po błękitnym niebie ptaki. Marzyciel niezdara nie miał przyjaciół, ponieważ gdy już ktoś próbował się z nim zaprzyjaźnić, to nagle wpadał w duże kłopoty. Marzyciel albo wylewał na niego wodę z konewki, którą podlewał grzyby, albo zapatrzony w chmury przewracał znienacka, popychając go w błoto. Marzyciel myślał, że przez te wszystkie nieszczęśliwe przypadki koledzy nie będą chcieli się z nim bawić. Wolał więc być sam, żeby już nikomu nie sprawić kłopotu. Pewnego dnia na plac zabaw przyjechał pan Krasnodziej i ogłosił: Moi drodzy, niedługo święto Wielkiego Krasnala. Z tej okazji zaczarowane źródełko pomoże wam spełnić wasze jedno marzenie. Pamiętajcie, że musi być ono szczere i wypływać z głębi serca. Gdy nadszedł ten wielki dzień, wszystkie krasnale podchodziły do źródełka i wypowiadały swoje życzenie. A ono podpowiadało, co można zrobić, by to marzenie się spełniło. Wkrótce nadeszła kolej marzyciela. Powoli podszedł do źródełka. Nie był pewien, czy można głośno wypowiedzieć to, o czym myślał. Co miłego mogę spełnić dla ciebie? Zapytało źródełko, połyskując promykami słońca odbitymi na jego tafli. Bardzo chcę... Marzyciel nie mógł wydobyć z siebie głosu, tak bardzo był przejęty. Czego chcesz? Bardzo chcę... latać jak ptaki... Powiedział bardzo cichutko marzyciel. Gdy usłyszeli to wszyscy wokół, natychmiast wybuchnęli śmiechem. Marzyciel uciekł z płaczem do domu i nawet nie dowiedział się, co odpowiedziało źródełko. Minęło kilka dni. Marzyciel nagle ogłosił: Ja zbuduję samolot i będę latał. Zobaczycie! Wszyscy zrobili zdziwione miny i znowu zaczęli się śmiać. Marzyciel jednak postanowił nie zwracać na nich uwagi, tylko zabrał się do pracy. Najpierw poszedł do pana Mądralińskiego. Był to najmądrzejszy krasnal, wiedział prawie wszystko. Od niego otrzymał plan i listę elementów potrzebnych do budowy samolotu. Następnie udał się do mechanika, Robusia, który miał wszystkie potrzebne części. Zadowolony marzyciel pomaszerował do domu. Tam rozładował torby z częściami i zabrał się do pracy. Mijały sekundy, minuty, dni, miesiące, a nasz bohater ciągle nie mógł zbudować samolotu. Marzył, żeby nagle ktoś zapukał do drzwi i pomógł mu w pracy. Ale był przekonany, że koledzy wyśmiewają jego pomysł i nikt nie przyjdzie. Pracował więc dalej sam. Nie wiedział, że koledzy, którzy na początku rzeczywiście naśmiewali się z niego, z czasem zaczęli podziwiać jego wytrwałość w dążeniu do spełnienia marzenia. Marzyciel im zaimponował. Pewnego dnia, gdy jak zwykle pracował nad konstrukcją samolotu, usłyszał pukanie do drzwi. To byli jego koledzy. Cześć, znowu zabrakło wam marchewek na deser? Zapytał marzyciel, który również był znany z tego, że uprawiał najlepsze marchewki w okolicy. Nie, przyszliśmy ci pomóc, odpowiedzieli koledzy. Krasnal był zaskoczony i jednocześnie szczęśliwy.
Z wdzięcznością popatrzył na twarze kolegów, którzy jeszcze nie tak dawno go wyśmiewali. Teraz był już pewien, że wkrótce jego praca zostanie ukończona. Minął niecały tydzień, a samolot był gotowy. Marzyciel udał się w pierwszy lot ze swoimi przyjaciółmi. Zrozumiał, że dzięki temu, że nie zrezygnował z marzeń, zyskał nie tylko wymarzony samolot, lecz także prawdziwych przyjaciół. I to już koniec opowieści. Podobała ci się? Gwiazdeczka była ciekawa. Co o tej historii sądzi dziewczynka? Piękna opowieść, szepnęła Małgosia. Chciałabym mieć takich przyjaciół. Przecież masz mnie, Olę i Karola. Odwiedzają cię, kiedy tylko mogą, odpowiedziała gwiazdeczka. Ale już tak dawno u mnie nie byli. Mama mówi, że pewnie mają dużo obowiązków, dlatego nie przychodzą, poskarżyła się ze smutkiem Małgosia. Zobaczysz, niedługo cię odwiedzą. Ja na pewno pokażę się jutro. A teraz już śpi. Słodkich snów! Gwiazdeczka przyszykowała się do powrotu na niebo. Gwiazdeczko, a ty tu? Chciałabym, aby ta opowieść nazywała się Przyjaciele. Oczywiście, Małgosiu, dobry tytuł wymyśliłaś. Dobranoc! Dobranoc, gwiazdeczko. Koniec. Jeżeli podobały ci się przygody gwiazdeczki, to więcej z nich znajdziesz w książce Opowieści małej gwiazdeczki autorstwa Elżbiety Stępień, wydanej przez wydawnictwo literackie Białe Pióro. Link do książki w opisie. Lektor główny – Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy – Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria – Maciej Sztomberek. Realizacja dźwięku i montaż – Hubert Tymiński. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo – Filip Koszlaga. Promocja i PR – Michał Grzelak. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City Studio.